panie, poprawmy tam tą tyczkę z łaski swojej córy. Odwróćcie na tej ścianie, bo... Dobra, następne dwie niech się ustawiają już. Trzeci, czwarty numer to ma. Już co? Pan też startuje w tej chwili? Na tych dwóch już też jest. Nie ma na te. Proszę pana, proszę zejść. Bogdan jest tam na równowadze. Że godzina teraz? Że godzina? Była już teraz. Łąkta teraz. A Łąkta, przepraszam, przepraszam. Łąkta i sprawdź, bo nie ma czasu. No nie? Jak ulo się zrosnął, nie robię, tylko na paćkę. To tu porywać ta kurcza dziota. Na rzeźówkę wolę ciągnąć z wolny. Na ile? Na trzy punkty wolę raz. Ale panu na jęku. Ja nie wiem, kurwa. Proszę państwa, kilka komunikatów odnośnie pierwszej konkurencji. Sztafeta drużyn młodzieżowych. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Kierlikówki.
128 punktów. Drugie miejsce drużyna z Rzegociny, 147 punktów. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o drużyny strażackie, kolejny jest następująca. Pierwsze miejsce Leszczyna, 74 punkty. Drugie miejsce Rzegocina. Trzecie miejsce Ujazd i czwarte miejsce Łąka Górna i piąte Czerlikówka. To są nieoficjalne wyniki przed bojówką. Dziękuję bardzo. Niewielka praca.
Proszę. Nie wstawa drugi. Proszę Państwa, numer 2. Właśnie, tylko prosto to stawiaj. Się od wiatru nie przewróciło. Prosto, bo kamera wszystko bierze na pewno ten nasz funga. Ty tam masz ten, tam jest prosto było? Celownik. Nie, 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 nie
Nie. Ja go wrócisz, to wyłącz to. Nie ma jeszcze. Dobra, wyłącz to, wyłącz to. Do góry jadę. Tutaj kamera ściek. Zawory to. Ale ma lepsze. Gdzie się posta, to się da to. I tu się posta. Wszystko nie słychać. Popatrz na pana. Proszę państwa, OSP Łącza. Ostatnia. Komendanta gminnego o dokonanie zbiórki przed ogłoszeniem wyników. Serdecznie proszę wszystkie drużyny. Nastąpił punkt kulminacyjny jury zawodów z przewodnictwem kapitana Jarosza. Dokonało oceny zawodów, wystawiło punktację i obecnie, proszę państwa, w imieniu wójta będę chciał wręczyć dyplomy, nagrody za udział w zawodach dzisiejszych. Dawaj kolędę! Rieko! Zbiórka!
pada ziemka. Teraz akurat słońce przy tam świeci, nie będzie grzało. Proszę Państwa, do wręczenia dyplomu będę prosił pana komendanta gminnego Zatorskiego w imieniu wójta. Równo, prawo. Marszał, środek, tak. Panie kapitanie, komendant gminny OSP Zatorski melduje drużyny gminy Żegocina po zawodach gminnych. Dziękuję bardzo za raport. Proszę Państwa, pozwolą Państwo, że przekażę mikrofon panu kapitanowi, który odczyta wyniki. Zaczynamy od drużyn młodzieżowych. Miejsce pierwsze, jednostka z OSP Kierlikówki, łączny wynik 186. Prosimy o brawa. Miejsce drugie, dalej mówię o drużynach młodzieżowych, jednostka OSP Żegocina, łączny wynik 347 punktów. Prosimy przedstawiciela. I teraz najważniejsza część wyników, po to wszyscy tu się zebrali. Miejsce pierwsze, jednostka z OSP Żegocina. Brawo! Łącznie wynik 152 punkty. Miejsce drugie, jednostka OSP z Leszczyny. Łączny wynik 153 punkty, czyli tylko o sekundę. Prawie powinny być dwa pierwsze miejsca, ale to jest, musi być pierwsze jedno i ktoś musi być drugi. Miejsce trzecie OSP Kierlikówka, wynik łączny 155 punktów, czyli też 3 sekundy różnicy. Miejsce czwarte OSP Łąkta Górna, łączny wynik 205 punktów. Przepraszam, to było miejsce czwarte, teraz miejsce piąte OSP Ujazd, wynik łączny 277 punktów. Szanowni Państwo i Szanowni Strażacy, ja serdecznie chciałem podziękować w imieniu wójta gminy za udział wszystkim jednostkom. Wygrali dzisiaj wszyscy. Tak minimalne różnice pokazaliście, że sprzęt sprawny, że ludzie po prostu mimo tej niedzieli, tego upału prawie 30 stopni, wzięli udział, pokazali swoją siłę. Dziękuję Wam za to i na pewno będziemy wspierać, aby tak jak dzisiaj w zawodach, tak było w boju, w ratowaniu mienia ludzi, naszych po prostu ziomków, żeby nam tak dalej po prostu się żyło. Dziękuję serdecznie. Dalej prośba o nadzór nad sprzętem, o dalej ćwiczenia. Na rok znowu się spotkamy, a więc to jest sport po prostu. Dzisiaj wygrał ten, jutro wygra ten. Ja chciałem pana komendanta prosić i pana kapitana Jarosza o wręczenie nagród. Panie kapitanie, nagrody młodzieżowe. Proszę bardzo. Piłka nożna, Euro 92, drużyna z Kierlikówki. Brawa! Równorzędna nagroda, bo te drużyny są, gratuluję pierwszego miejsca, ale nie chcemy dzieci poróżniać. Też nie grają w piłkę w wakacje. Również Euro 92, piłka nożna. Proszę Państwa. Miejsce pierwsze, OSP Żegocina. I tutaj odczytam nagrodę. Wójt gminy ufundował nagrodę, która jest w kopercie. Bezpłatny autokar na jednodniową wycieczkę turystyczną, górską lub w inne miejsce, jednodniową wycieczkę dla całe OSP oraz ich rodzin, 38 osób. Wycieczka bezpłatna dla pierwszego miejsca. Brawo! Drugie miejsce, proszę Państwa, OSP Leszczyna, nagroda 500 tysięcy złotych. Prosimy pana naczelnika albo komendanta sekcji. Proszę bardzo. Proszę Państwa, proszę to zarejestrować w rejestrze skarbnika, tą nagrodę. Nagroda trzecia, również 500 tysięcy złotych. OSP Kierlikówka, gratuluję. Ale bez podatku to jest, tak, bez podatku. Miejsce czwarte, drużyna z Łąkty Górnej. Gratulujemy. Jest przedstawiciel? Jest pan naczelnik. Dyplom uznania. Panie
jako nie po tym roku. W tym roku będzie autobus. I ujazd. Gratulujemy również. Wiele dobrego. Dziękuję serdecznie naszemu jury, który tak bardzo w trudnych warunkach sędziowało nam te zawody. Dziękuję wszystkim i pan komendant chciałby zabrać głos. Serdecznie proszę. Ja w imieniu waszym ludzi podziękować za wysiłek, które się włożyli w te zawody, jak i zaangażowanie przed zawodami. To dosłownie nawet kilku takich komendantów tak przeżywało to, że nawet byli u mnie na miejscu i tak się interesowali. Serdecznie dziękuję. Jeden zawał dostał.